skręcić w lewo gdzieś. Za 400 metrów skręć w prawo. Bo nie dałem jej znać, odkąd wyjechałem. A, jest. No, ja wiem. Byłem chyba tylko raz w Burger Kingu, a to jest Kebab King. Ale i też nie byłem. To jest żabek, który się teraz zatem. Ja zasysałem. Nie przyjmujesz tego? Nie. No i to twoje zgrabne paluszki. No nie są zgrabne. Są ładne. Kiełbaski. No co ty? To bardzo ładny kształt mi te. Kiełbaski. Takie cieniutkie. Ładne. Kawanosy. Ja bym musiał być wysuszony. To trochę są. Nie, to takie jeszcze przed suszeniem. Naprawdę są dwa? Dwie? Nie, jedna. To by było niemożliwe. Ale Biedronek tu zatrzęsie. No, tak jak te żabki są. Mm-hmm. U nas też, ja już widzę, że wszędzie się pojawiają żabki, wiesz? Mm-hmm. Ciekawe, czy dojedziemy tutaj. Jak za 600 metrów skręcimy, czyli nie na tych światłach. Nie, ja chcę do tamtej naszej głównej drogi, do której ten, w której byliśmy. Aha, tak. Chyba się zamotałem. Nie wiem, czy to jest już ta? Tam jest tam biesiada nasza? Nie. Nie wiem, co. Jest tam w górę jeden wjazd? Kurde, ja nie wiem, ja nie widzę w ciemności. Tak? Do końca. Za 400 metrów. Skręć w prawo. A mi się chce jeździć jak nigdy. Widzę gazdział. Wiesz, cieszenie się dopóki się można, nie? I tak to jest, że wiesz, jak masz cały czas to jedno to samo, to nie doceniasz tego, dopóki tego jak ci zabraknie, tak. To nagle wiesz po prostu, o kurde, wiesz, i czujesz tą pełną wartość tego, nie? Mhm. 100 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. A to ja się zgodzę. Tylko, że jak zobaczę tu? No. Zobaczę, nie.
Pałac Kultury, gdzie zobaczyła orientację, nie? Mhm. Na horyzoncie, to dawaj za 400 metrów skręć w prawo. A my jedziemy chyba to właśnie, co żeśmy szli wtedy, nie? Tak, bo to jest ten McDonald's po lewej. Starszy i tam się lubią widać. A? I taki jest, on się zajmuje tym magazynem. Skręć w prawo. Magazynem i tam. No. Pierwszy dzień jak byłam, to przychodził tamten, ale nic, wiesz, te dziewczyny ani mnie nie przedstawiły, jakoś tak, wiesz. I on tak chwilę siedzi, patrzy na mnie i mówi... Jakoś tak powiedział, że czemu się nie przedstawiam, no nie? Aha. Ale wyręczyły mnie, jedna powiedziała właśnie, że to Mariusz, to chyba twoje zadanie, żeby się pierwszy przedstawić. No. W każdym razie pytał mnie wczoraj, czym się zajmuję, znaczy, bo tam mu powiedziały, że pracuję. Też, to jest, przepraszam, Toyota? Nie wiem. I jak powiedziałam mu, że uczę właśnie dzieciaki, to mówi, o! A powiedz mi, o co chodzi z tym sloganem McDonalda? I'm loving it. Tak, że słyszałam, że to jest błąd. Wytłumacz mi dlaczego i tak wiesz. Dlaczego nie jest błąd, tylko to jest po prostu ucięte to G, tak? I'm loving it. Wiesz co? A nie, dobra, nie. Wiesz co, tak. Się nie dostanie, tak, ja... tak. No ale wiesz co, ja właśnie o tym jakoś tak... Wiesz co, Amerykanie teraz często, to teraz się dopiero nabiera ten I'm liking it i tak dalej, że w tym momencie to się dzieje. To tak mnie gryzie po uszach. No, właśnie mu powiedziałam, że to jest taka... Ogólnie zapomniałam powiedzieć, że... Łamany angielski trochę. Tak, że to jest bardzo taka... NR2 to jest. Prosto jedziemy, teraz już mnie prowadź, bo ja zgubiłem się. Tak, kilometr idziemy prosto ponad. Ciemno tutaj. Ciemno. Dziwnie jak na Warszawie. Zobaczyłaś mu, tak? Tak trochę, wiesz, bo mnie tak zaskoczył i nawet się nie mogłam... Dziwne pytanie, no. Sekundy, tak. Tak jakby chciał sprawdzić, wiesz, że na pewno wiem. Jakby znał odpowiedź, ale... No. Chciał usłyszeć jeszcze, tak? Tak. Nie pamiętam, kiedy ostatnio z autobusem. Miałam nadzieję cię przewieźć. Przewieźć. Kto na to robi dzisiaj wycieczkę. Bilet w tym... Będę mógł podtrzymać? Automacie bilet? Aha. Będziesz mógł podtrzymać w bilecie. A skasować? Skasowany już. Za 500 metrów skręć w prawo. To tu już? 400 metrów skręć w prawo. To jeszcze nie tutaj, to ale... To jeszcze nie tutaj. Czemu ta Warszawa jest taka ciemna? Już w Radomiu jest jaśniej. Nie wiem. Słowo ci daję. Tutaj? Tak, za 160. Ty, ten palancie! Prawie nie wyhamował idiota za mną. Jest tak, tylko mi zgasł. Jeszcze w ogóle samochód teraz jechał.
ktoś mi, wiesz, siedzi na ogonie. Bo to niewiele trzeba i... Skręć w prawo. I kolesi się pakuje, wiesz, i wjeżdża w ciebie. Zero bezpiecznej odległości. Ile mamy? Do celu? 14 kilometrów. Ile? 17 minut. Co? Z przodu zaczęli hamować, a ten Mato jechał tak blisko mnie, że prawie nie wyhamował. Ten z tyłu? Tak. A. Bo ja go widziałem w świetle, wiesz, aż się chciałem usunąć do przodu, a nie miałem gdzie. No właśnie, bo tutaj było za... A on się nie spodziewał, tak samo jak ja się nie spodziewałem, tylko że ja miałem bezpieczny dystans, a ten debil za mną jadący nie miał już tego, wiesz, tego dystansu, tak? A w Warszawie to jest, wiesz, nagminne, że każdy ci siedzi na tyłku, bo po prostu się każdemu śpieszy, tak? I cię spychają z pasów, a nie każdy ma też, wiesz, ochotę jeździć po studzienkach na prawym pasie, tak? Tam, gdzie autobusy cały czas, wiesz, i tiry jeżdżą. Przecież tiry chyba nawet nie wiem, czy mogą po Warszawie jeździć. No raczej nie. Raczej nie można. Cały czas jesteśmy w jakiejś dziurze takiej ciemnej. No zaraz się z tej dziury wydostaniemy. Chciałem, wiesz, najbardziej do centrum jechać, bo tam jest najwięcej świateł, tak? Tych neonów, budynków. Tak, ona nas tak prowadzi, tylko musimy tutaj troszkę wyjechać, wiesz? Za 800 metrów na rondzie drugi zjazd. Co się dzieje przede mną? Nie, ja też nie za bardzo. Ale tu powinienem jechać, tak? W lewo? Nie, jeszcze kawałek. To nie jest tu? Nie, dalej. Znaczy, no teraz mi mówi, co. Teraz mówicie, że bym miał być tam, tak? Nie, teraz mi mówi, że w ogóle, że prosto jedź. No pewnie trzeba by tam skręcić, ale to sobie... Nie, bo to jest ta sama kreska dalej. Aha. Nie zmieniła się trasa. No trochę więcej światła, na dole dziura. No. Tu w lewo? Nie, jedziemy prosto. A ile, Koko? Przepraszam, 1,5 kilometra prosto. Okay. To wiesz, prosto to może być dobrze kolejnej przecznicy. Mnie na ogonie siedzi. Serio, mam ochotę iść i zabić każdego po prostu, kto to robi. Bo nie jest w stanie wyhamować, jak ja zacznę hamować. Za kilometr skręt w prawo. Okay. Jesteśmy w jakiej okolicy? Co to za dzielnica? Wolę nie kręcić się tam. Powiem ci, jak zobaczę jakąś ulicę. Tam jest pozwolę napisane. Za 800-500 metrów. Za 800-500. Jezu, co? 850, tak? Tak, skręt w lewo. Teraz już mnie nie było.
Chevrolet? Nie widzę. Mam Monterey. To jest nie wiadomo co to jest tak naprawdę. A po lewej stronie co jest napisane? Turbo intercooler. Na srebrnymi literkami tam po lewo. W ogóle on światem nie ma włączonych. Tak. Nie ma. To 3.1D. Mhm. Co to jest, to nie wiem. Silnik pewnie 3.1 diesel. To mi się wydaje. Straszna jest tutaj kupa warszawska.